Kogoż ja tu widzę, Lubasiu, Iwan Wasiliewicz, jakże się cieszę. Co za niespodzianka, jak się pan miewa. Dziękuję, u pana jak. A, Bóg zapłaci tam dalej, pcha się jakoś. Niechże pan będzie łaskaw siadać. No, nareszcie. Zapominasz o sąsiadach, Lubasiu? Cóż tak oficjalnie, co? We fraku, w rękawiczkach i tam dalej. Widzi pan rzecz w tym, że przyjechałem do pana, szanowny Stefanie Stefaniczu, żeby pana utrudnić pewną prośbą. Niejednokrotnie już miałem zaszczyt zwracać się do pana o pomoc. I za każdym razem pan, że tak powiem, okropnie denerwuje się pan i wybaczy, że napije się wody, szanowny panie Stefaniczu. Tylko wody się napiję, przepraszam. Przyjechał z prośbą o pieniądze. Nie dam. O cóż więc idzie, ślicznotko? Widzi pan, szanowny Stefanowicz, Stefanowicz, przerażliwie się denerwuję, jak pan zapewne łaskawie zdążył zauważyć. Słowem pan tylko. Jedynie pan może mi pomóc. Chociaż nie zasługuję na to, rzecz jasna, i nie mam prawa liczyć na pańskie względy. Nie mam prawa liczyć. Okręcaj dokoła. Zaraz, ja za chwilę. Sprawa taka, że przyjechałem prosić pana o rękę pańskiej córki Natalii Stepanowej. Iwanie Wasiliewiczu, powtórz tym jeszcze raz. Nie dosłyszałem. Mam honor prosić. Lubasiu, jakże się cieszę i tam dalej. Niech wam pan Bóg syła rady i miłości i w ogóle wszystko w tym sensie. Idę, przywołam Nataszę i w ogóle w tym sensie. Najszanowniejszy Stefanie Stefaniczu, jak pan przypuszcza, czy ja mogę liczyć na jej przyzwolenie? Tak i powiem właśnie, zuch. I ona by miała naraz nie zgodzić się. Zakochana w tobie za pozwoleniem jak kotka. I w ogóle w tym sensie. Ja ją zaraz tu i tam dalej. Poszedł. Zimno mi. Drżę jak przed egzaminem. Witam pana, Iwanie Wasiliewiczu. Witam panią, najszanowniejszą Natalię Stepanowną. Dlaczego pan tak dawno u nas nie był? No niechże pan siada. Zje pan śniadanie? To dziękuję serdecznie, jadłem. No niech pan zapali tu zapałki. Dziękuję. Czas wspaniały. A wczoraj to tak lalo, że plugami z pola zjechać musieliśmy. O, ale co to pan we fraku? Na bal pan jedzie? We przystojnią pan. We przystojnią. Natalia Stepanowna, rzecz w tym, że postanowiłem prosić panią, żeby pani była łaskawą mnie wysłuchać. Oczywiście pani się może zdziwić, nawet może się pani rozgniewać, ale ja... Przeraźliwie mi to zimno i drżę całe. O, cóż idzie, no. Postaram się być zwięzłym. Wiadomo pani, szanowna Natalia Stepanowna, że ja dawno już od dni swego dzieciństwa mam zaszczyt znać rodzinę państwa. Moja nieboszczka matka i jej małżonek, po których, jak pani łaskawie wie, odziedziczyły majątek, zawsze chowali głęboki szacunek dla ojca pani i nieboszczki matki pani. Ród Lomowych i ród Czubukowych trwały zawsze w najprzyjaźniejszych i, można powiedzieć, rodzinnych stosunkach. Do tego trzeba dodać, że moje pole, jak pani najlepiej wie, graniczą z polami państwa. Gdy pani sobie zechce uprzytomnić, to moje lęgi wolowe wrzynają się w wasz lasek brzozowy. Przepraszam, pan powiedział moje lęgi wolowe. Czyż one są pańskie? No, moje... A to nowina!
Kiedyż one stali się pańskie? Jak to kiedy? Ja mówię o tych lęgach wolowych, które wchodzą między wasz lasek brzozowy, a o parzeliska. No właśnie, one, nasze lęgi wolowe. Nie, pani się myli się, pani. No, są moje te lęgi. Moje. Nie, z dokumentów zresztą to wynika, szanowna pani. Lęgi wolowe były, owszem, kiedyś obszarem spornym, to prawda, ale jest powszechnie rzeczą wiadomo i znane, że one są moją własnością. Wątpliwości żadnych nie mam. A jeżeli panią to interesuje, to babka mojej cioci wydzierżawiła te lęgi na bezterminowe i bezpłatne użytkowanie chlopom dziadka ojca pani, za to, że oni wypalali dla nich cegle. Chlopi dziadka ojca pani korzystali z lęgów gratis przez 40 lat i przyzwyczaili się je uważać niejako za swoją własność. Później jednak, kiedy wyszedł dekret... Rzecz się ma zupełnie inaczej, niż pan rozpowiada. Kiedy dekret... I mój dziadek, i mój pradziadek uznawali, że ich grunta dochodzą do oparzeńsk. Czyli lęgi wolowe były nasze. No cóż, tu się spierać, nie rozumiem. Ja dokumenty pani przedstawię. O, albo pan żartuje, albo chce mnie pan rozlościć. Także niespodzianka. Mamy ten kawał ziemi bez mala już od 300 lat i naraz ktoś nam oświadcza, że to ziemia nie nasza. Natalia Stepan... Dla mnie nie widzę takie znów bezcenne te lęgi wolowe. Wszystkiego tam 50 na warte co najwyżej 300 rubli, ale mnie oburza niesprawiedliwość. Natalia Stepan, ja błagam panią, niech mnie pani wysłucha. Chłopi dziadka ojca pani, jak już miałem pani zaszczyt nadmienić, wypalali cegły dla babci mojej cioci. Ciocina babcia, chcą się im odwdzięczyć. Ale ciocia, babcia, to dziadek, babcia, nie ciocina. Rozumiem, nie rozumiem. Lęgi są nasze, oci wszystko. No, moje są. Nasze. Choćby pan mi tu przez 2 doby dowodził, choćby pan się ubrał w 15 fraków, to i tak lęgi są nasze, nasze. Natalia Stepan, mnie te lęgi na nic. Ja tylko w imię zasady. Jeżeli pani pozwoli, to... Proszę, ja robię państwu prezent z nich. Och, to tylko ja mogę lęgi podarować komukolwiek, choćby panu, bo to są moje lęgi. Moje! Moim zdaniem to zuchwałość, jeśli pan pozwoli. Ty według pani, więc ja jestem uzurpatorem, tak? Natalia Stepan, ja nigdy nikomu nic nie zabierałem i nie pozwolę posądzać mnie o coś podobnego. Nikomu nie pozwolę. Lęgi wolowe są moje. Nieprawda, nasze. Moje. Nieprawda. Dowodnie panu, dziś jeszcze posyłam na lęgi naszych kosiarzy. A ja ich batem stamtąd. A niech pan spróbuje. Szanowna pani, gdyby nie to straszne, uderzające bicie serca, gdyby mi te arterie tak nie tętniły w skroniach, ja bym z panią teraz inaczej pogadał. Lęgi wolowe są moje. Nasze. Moje. Nasze. Nasze. Moje. Co tu się stało? Papu, wyjaśnij temu panu. Do kogo należą lęgi wolowe? Do niego czy do nas? Cybuchna, do nas należą. Stepanie Stepanicz, na litość boską, niechże choć pan będzie człowiekiem rozsądnym. Babka mojej ciotki wydzierżawiła lęgi na pewien czas chłopom dziadka pańskiego. Chłopi korzystali z lęgów przez 40 lat i przyzwyczaili się do nich jako do swojej własności. Kiedy zaś ukazał się później dekret... Pozwól, klinocie! Ale dekret się ukazał później! Zapomina pan, że nasi chłopi nic nie płacili pańskiej prababce. I w ogóle w tym sensie, bo już wtedy lęgi były obszarem spornym i tam dalej. A teraz każdemu buremu psu wiadomo, że lęgi są nasze. To pan mnie uważa za durnia, tak? I wyśmiewa się pan jeszcze ze mnie. Dobry sąsiad tak nie postępuje, Stepan Stepanczu. Pan jesteś nie sąsiadem, lecz uzurpatorem. Co? Coś pan powiedział? Papo, w tej chwili posyłaj na lęgi kosiarzy. Co? Coś pan powiedział, łaskawy dobrodzieju? Lęgi są nasze. Nie dam. Nie dam! Zobaczymy. Ja orzeczeniem sądowym udowodnię, że one są moje. Orzeczeniem sądowym możesz sobie, łaskawcu, podawać do sądu. I w ogóle w tym sensie możesz... Ja pana znam, pan tylko czyha na okazję, żeby się prawować i w ogóle w tym sensie. O, ród wasz cały był taki pieniacki. Cały się ja nie... Ja poproszę nie obrażać mojego rodu. W rodzie Łomowych wszyscy byli ludźmi porządnymi, a jeden nie był postawiony przed sąd za roztrwonienie niecudzego mienia, tak jak pański Stryjaszek. A w waszym łomowskim rodzie wszyscy byli obłąkani. Wszyscy, pański dziad pił na umor, a pańska młodsza ciotka. Właśnie. Ciotka. Anastazja uciekła z budowniczy i tam dalej. A
a pańska matka miała krzywy bok. Do boku drżyło. O serc. A pański ojciec był karciarz. Od żartuch. A pan jesteś intrygant. Bicie serc. I dla nikogo nie jest sekretem, że pan przed wyborami w oczach mi ciemno. Gdzie jest mój cylinder? Nie! A pan sam jesteś dwulicowy, podstępny. Takie sprawy Ducha Świętego. Gdzie są drzwi, że umieram. No tak przynajmniej mi się zdaje, że umieram. Są drzwi. Żeby noga twoja więcej u mnie nie postała. A podawaj do kądu, zobaczymy. Poszedł sobie łajdaczysko, straszydło grochowe. Potwór taki przyblaszczył sobie tu tą ziemię i ośmiela się jeszcze. I taka ślepa kura ma odwagę oświadczać się i tak dalej, co? Mówi, że z oświadczynami przyjechał. Z jakimi oświadczynami? No, z oświadczynami przyjechał oświadczyć się o twoją rękę. Oświadczyć się? O moją rękę? Dlaczego tyś mi tego wcześniej nie powiedział? Frak się wystroił, serdelek, wymuczek. Chciał się o mnie oświadczyć. Z powrotem go! Co się stało? Co tobie? Zemdlała. Nie ma nieszczęśliwszego ode mnie człowieka. Powieszę się, zastrzelę się. Zamęczyli mnie. Umieram. Z powrotem go! Tfu, no idę, nie ryć już. Ojej, co myśmy narobili? Ojej. Dogoniłem go. W tej chwili to będzie. I tam dalej niech go piekło pochłonie. Z powrotem go! No przecież już wraca, mówię ci. A cóż, o stwórco, za pokuta dorosłej córki ojcem być. Poderżę sobie gardło i tam dalej bezwarunkowo, że to zrobię. Zerżono człowieka, znieważono, wypędzono. I kto tego narobił? Ty! Nie, tylko ty! Rozmawiaj sobie z nim sama. Niech pan nam wybaczy. Poniosło nas. Iwanie Wasiliewiczu, teraz sobie przypominam. Lęgi wolowe należą do pana. Serce. Lęgi do mnie. Tak, lęgi są pana. Pana, no nie mieliśmy racji. Ja tylko tak dla zasady. Nie zależy mi na ziemi, broń Boże, lecz chodzi o zasady. O zasady. Nie, że o zasadę. Pomówmy o czymkolwiek innym. Tym bardziej, że dokumenty posiadam, tak. Posiadam dokumenty, bo babcia mojej cioci wydzierżawiła. Dosyć. Prędko wybiera się pan na polowanie. Od Cieczewi myślę zacząć, szanowna pani. Zaraz po zbiorach. A, czy pani słyszała? Okulał mi mój ugadaj, którego pani łaskawie zna. Najlepszy mój pies, nie mówiąc już o kosztach, Mironowowi zapłaciłem za niego 125 rubli. To pan przeplacił, panie Wasiliewiczu. Ja uważam, że to bardzo tanio. To jest cudowny pies, cudo nie pies. No, za swojego odkataja papa dał 85 rubli. No a przecież odkataj o tyle lepszy od ugadaja. Odkataj lepszy od ugadaja? No i co też pani mówi? Odkatej lepsze dogadaje. A pani łaskawie zapomina, talisty pan, że on jest poduździasty, a poduździasty pies bywa niechwytliwy. Poduździasty? Pierwszy raz słyszę. No tak, no zapomina pani, że on dolną szczękę ma krótszą od górny? Nasz odkataj to czystej krwi wilczur, syn zaprjagaja i gonki. A w pańskim polatanym ugadaju to nikt nie doszuka się rasy. Przy tym stary i potworny jak szkapa. No stary ani słowa, owszem, stary pies, tak? Ale za niego nie wziąłbym 5 odkatajów. Ugadaj to jest pies,
A odkataj to jest... To nie ma o czym mówić. No, takich psów jak wasz odkataj to u każdego psiarczyka znajdzie się, ile pani zechce. I że nie wam dają za niego... Ćwierć setki, to trzeba brać z pocałowaniem ręki. Nie no, w panu siedzi dzisiaj jakiś bies przekorny. To się pan upiera, że lęgi wolowe do pana należą. To, że ugadaj lepszy od odkataja. Nie, ja pozwolę sobie zauważyć, Natalia Stypan, że ma mnie pani albo za ślepca, albo za durnia. No niechżeż pani zechce zrozumieć, że wasz odkataj jest poduździasty. Nieprawda. Poduździasty. Nieprawda! Poduździasty. A czego pani krzyczy teraz? Po co pan plecie głupstwa? To przecież jest oburzające. Pańskiego ugadaja to już czas zastrzelić, a pan go porównywa z odkatajem. Pani zechce mnie wybaczyć, Natalia Stypan, no ja nie mogę kontynuować tego sporu. Bicie serca. To jest zastanawiające. Im gorszy wyśliwy, tym większy amator do kłótni. Godna pani, ja proszę zamilczeć. O, serce mi wali. Milczeć! Ja to nie! Dopóki pan mi nie przyzna, że odkataj stokrotnie więcej wart od pańskiego ugadaja! Stokrotnie mniej wart! Żeby on zdechł wasz ten odkataj! A, ramię mi się oderwało. Gdzie moje ramię? Ramię moje. A, jest! Ramię. A pański blazyński ugadaj nie ma co i zdychać, bo i bez tego zdechnę! Niech pani zamilknie! Niech pani zamilknie! Mnie serce! A nawrócę serca! Nie zamilknę! Co zrobi coś? Papo, powiedz szczerze, ale szczerze, który pies lepszy, nasz odkataj czy jego ugadaj? Stiepanie, ja błagam pana na wszystko. Niechżeż pan, ale tak z Bogiem w sercu, powie tylko jedno. Poduździasty wasz ten odkataj, czy nie poduździasty? Tylko to jedno. A choćby i tak, wielka historia. Za to w całym powiecie nie ma lepszego psa i tam dalej. Ale przecież mój ugadaj lepszy. No tak, z Bogiem w sercu. To niechże się pan nie denerwuje, klejnocie ty mój. Proszę zauważyć. I pański ugadaj ma swoje dodatnie strony. Jest rasowy, na twardych nogach, stromu biodry i tak dalej. Ale pies ten, jeżeli chcesz wiedzieć, ślicznotko ty moja, ma dwie podstawowe wady. Stary i z krótkim chwytem. Proszę spokój! Mam bicie serca. Bicie serca? Co z pana zamyśliwy? Pan powinien w kuchni na piecu leżeć i karaluchy gnieść. Oj Bogiem, a prawdą, co za myśliwy z pana. Pan na polowanie jeździ tylko po to, żeby się kłócić. Tak? A pan myśliwy, tak? Pan na lowy jeździ tylko po to, żeby się hrabiemu przypodchlebić, tak? I intrygować. O, serce. Intrygant. Co ja jestem intrygantem? Milczeć. Intrygant. Głupi smarkacz. O, stary szczur jezuita! Zamknij gębę, bo cię zastrzelę kaczym śrutem, ty! Cały świat wie, że... O, serce, że pańska nieboszczka żona biła pana! A, noga! Oj, skronie i lytki! Upadam! Umarł Iwanie Wasiliewiczu! Coście narobili? Umarł? Doktora! A tam co takiego? Umarł! Kto umarł? Co, naprawdę umarł? Chryste, panie wody, doktora i tam dalej. O, iskry, mgła, o, gdzie ja jestem? Boże, zdaje się... A, pobierajcie się czym prędzej. Ona się zgadza. Zgadza się i w ogóle w tym sensie. Błogosławię was i niech was diabli. Tylko dajcie mi święty spokój. Co kogo? Ona się zgadza. A pocałujcie się i czort z wami. Tak, zgadza. A całujcie się do licha. Co kogo? Bardzo mi przyjemnie. Przepraszam, o co tu idzie? O co idzie? Ach, tak rozumiem. O, serce, iskry. Jestem szczęśliwy, Natalia Stypanowna. Ja też się czuję szczęśliwa. Mimo wszystko jednak
Musi się pan zgodzić. Ugadaj gorszy od Katają. Oj, lepszy. Gorszy. Lepszy. Zaczyna się szczęście małżeńskie. Szampana. Gorszy. Lepszy. Gorszy. Lepszy. Gorszy. Lepszy. Gorszy. Gorszy. Szampana. Było to słuchowisko archiwalne, pochodzące z 1948 roku, zrealizowane według opowiadania Antoniego Czechowa Oświadczyny. W roli głównej usłyszeliśmy Jana Kurnakowicza.